Dobra, siemano, czekaj, z tej strony mam nagranie z Matim. Mati tutaj, mati.pl i tak dalej. Mamy trochę problemów, zobaczymy, czy to będzie działało. Nagrywam próbnie, może to wrzucę na kanał. I on ma PS5, PS4, także zobaczymy, czy się nie będzie wywalało. Ja mam Reduxa, on wiadomo, że nie ma, ale właściwości Reduxa ma, bo widział moje perlescenty na ścianie. Także ten, także zobaczymy. Jesteśmy połączeni na Discordzie. I teraz się wyciszyłem, bo on gdzieś wyszedł na chwilę. Także idziemy na tego, nie na Morisa, tylko idziemy na Hermiego i Wermiego. I ten, i jeszcze poziomy Mayhem. Mu pokażę, bo nie wie jak. Nie wiem dlaczego, jak on na Mayhemach nie gra, to. Wróciłem. Dobra, już wrócił, to się odmutowuje. No dobra. Tutaj na górze przy Morisie, przy tym dinozaurze, masz No. taki stand. I jest tam poziom Mayhem. A Tu. dobra, no, widzę, No widzę. i tutaj masz menu, tutaj ustaw sobie 10, 11, jak możesz, bo ja mam 11. Wiem, że się. A, właśnie, ważna jest rzecz, bo jak mieliśmy różne poziomy Mayhem z ziomkiem, to w ogóle nie. To wywalało go. Nie mógł się podłączyć. A teraz się podłączyliśmy, a ty nie wiem, jaki masz poziom Mayhem. Więc ja mam 11 ustawioną, nie? Mam 10. Dobra, zobaczymy, czy to będzie się jakoś. A nie, Kolejny przepraszam, ja też poziom. mam 10, bo ja mam BBT. Zapomniałem, bo ja mam Reduxa, a w Reduxie 11 nie ma. Czyli mamy po 10, dlatego pewnie działa. Dobra, no to wbijam do tego. Wbijam do tego. Zobaczymy, czy nas wpuści. Bo wywaliło mi przed chwilą połączenie. Darkis, tylko nie siedź w menu żadnym. Ani Nie, wiem, jak działa. w swoim plecaku, no. Wiem, jak działa No, szybka no, 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 podróż. no. No ale mam travel cancelled. One player are not licensed. Aha, to nie masz. A to ty, ma, jakie. A, czekaj, czekaj, czy ty masz wszystkie dodatki? A nie, czekaj, była zwykła wersja. A, no No, to dlatego nie znaczy. możemy iść na Hermiego, bo ty nie masz tego dodatku. Ani Arms Race też nie pójdziemy. Dobra, to co? Zobaczmy, na kogo mogę iść. A, no to dobra, to idziemy na Pandorze chyba. Na Pandorze możemy na kogokolwiek iść chyba, nie? Tak. Dobra, to idziemy na. Nie tu. Na Destroyera idziemy. O Jezu, nie to piknąłem. Spoko. Pamiętam, że jak ja za pierwszym razem przechodziłem fabułę, to ja tego finałowego bossa, tego chyba też Destroyer się właśnie nazywał, tego za pierwszym razem pokonałem. No to super. To miałeś dobrego builda w takim wypadku. W No sensie, dobra. że ja wtedy grałem do normalu, nie? No Ale tak, bo to wiadomo. pierwszy raz, ale za pierwszym razem. Amunicja to zupełnie. A ty już poszedłeś, tak? No dobra. Już poleciał. Co za harpagan. Już poszedłeś, tak? Nie. Nie dołączam, A, po prostu dobra, dobra. długo, to jak się gra na cosplayu, to długo dołączam. Aha, okej, okay, dobra. Myślę, że już pobiegłeś, bo już mi się pojawiła ta energia bossa. Albo Ja cię wiem. na chwilę przerzuciło. Patrzę jeszcze. Dobra, amunicja uzupełniona. Czekam na ciebie. Ja tutaj muszę dokupić. Mi się to podoba, bo słuchaj, bo jak mamy rakietnicę, to rakietnica dużo po prostu pożera, dużo amunicji pożera. Aha, no tak, A jak trzeba ja mam, kupować. Ja mam tego mojego klona, co mogę sobie postawić jako No, umiejętność. no. Wtedy mam takiego builda, że on wtedy kopiuje broń, którą mam. I on No strzela tak. wtedy bez No ja amunicji. To wiem, jest super. bez użycia amunicji, tak wiem. Tak, to jest No, super, bo no. mogę strzelać z potężnej broni za No, darmo. no. Dobra, idziemy? No Oczywiście. to dawaj. Czekam tutaj przy wejściu. Gdzie ty idziesz? Dobra. W tą stronę. No tutaj. A czemu nie zadajesz mu żadnych obrażeń? Zastanawiam się. Aha.
O, aż mi grę zlagowało. No bo ja mam taką builda, że ja mam praktycznie każdego na hita, nie? Wiktor Rosz... Ja wiem dwa levele za jednym rozmachem, więc mi trochę grę zlagowało. No spoko. Dobra, Wiktor Rosz mi drapnęła. Kocham rewolwery. Rewolwera jakieś, jeśli ci wypadł King's Call albo Queen's Call, to bardzo dobre są. Queen's Call albo King's Call. King's Call, no. No, to jest bardzo dobry sprzęt. On bardzo dobrze działa. Idziemy w Volta zobaczyć. Czy coś jest fajnego w Volcie. Ja powiem, że ja po prostu, bo moja miłość do rewolwerów wzięła się z tego, że ja po prostu kocham westerny i no, rozumiesz. No pewnie, ja też. Red Dead Redemption. O matko, jak ja kocham Red Dead Redemption. A to nie grałem w to jeszcze. Ale generalnie westerny tak, oglądać lubię. Grać też. RDR-a kiedyś usiądę. O! Frekwencje widzę masz. Bo ich właśnie zebrałem. To co, na kogoś innego idziemy? Czy jeszcze raz chcesz Destroyera? Tylko, że żeby jeszcze raz Destroyera zrobić, to musielibyśmy wyjść i wejść jeszcze raz. Dobra, to do Volta idziemy. Zrobimy tego, braciszka. Siedzisz, Troja. Siedzisz w menu. No bo wbiłem dwa levele, to byś chciał po prostu ulepszyć. No dobra. No to ja myślałem, że ty masz już opór postać zrobioną. Na którym poziomie masz postać? Mam 37 level. O Jezu! To ty żadnych obrażeń nikomu nie zrobisz. No tak. No to spoko, ja będę kosił wszystkich, ty zbierasz graty. Dlatego pytałem, czy chcesz jakieś graty, potrzebujesz jakichś rzeczy. To możemy na kogoś iść i ten, i wydropi nam, no, po paru razach. Nic tutaj nie ma, Vagabonda 2, a jesteś już, dobry. A, to jak tu jesteśmy, to możemy zanim pójdziemy na tego, na Troja... Oj, żebym cię nie zabił. Zanim pójdziemy na Troja, to pójdziemy na tą drugą mapę tutaj do tyłu i tam będzie mini boss. Wiesz gdzie? No. Powiedz mi, bo ja zauważyłem, że mam bronie zboostowane. Tak, bo ja mam Reduxa. A on jakby poprawia grę bardzo. Niektóre rzeczy nerfi, niektóre boostuje. Masz podwójny... Ja zauważyłem, że ja trochę szybciej biegniesz, tak. Mam boosta do przeładowania. Tak. To... Masz podwójny skok i masz na pewno dużo lepszy damage. No to tu, fajne. Tutaj wychodzi taki gościu. Ty już jesteś, nie jesteś? Jeszcze no mówię, żeby długo będzie wczytywać. A, dobra. No czekam, bo ja się już leję z nimi. Ale to poczekam na ciebie. Crash Joe. Naprawdę tak długo cię wczytuje? No, teraz, ale już jestem. Dobra. To czekam. No tam jest Crash Joe na dole. Jak już jesteś, to postrzelaj sobie do niego. Ty. Ja zaraz go wykończę. Jak wam się nie uda. Kurde,
Dacie radę. Biorąc pod uwagę to, jak ja mam, tak jak, kurde, damage daję, to jest tak, jakbym go nożem do masła ciechał. No to jak nożem do masła, to dobrze, chyba. Bądź Shredder, proszę, z niego wypad, jak fajnie. Raz kimś na tyłach z kolegą. Chcesz bądź Shreddera? Zboździesz, co jest? Nie. Bond Shredder to jest z pierwszej części Borderlands. Taka analogiczna broń. Czekaj, zaraz dropnę. Zrobiona w trójce też. Nie, bo ja w jedynkę akurat nie grałem. Aha, no to na pierwszy boss, taki mini boss, który jest z boku, jak zaczynasz. Varied Badlands to, no, jest, to jest właśnie Givera. Postrzelaj sobie, zobacz jak to działa. SMG, jak używasz SMG, to fajnie. A jak nie, no to sobie sprzedaj. A ja mam tą giwę. Ja lubię bardzo te SMG. Lubisz SMG? No to proszę bardzo. To może ci się przyda. Tylko jak chcesz, to ci daję, to pójdziemy do sanktuarium, to ci przerobię na inne te, namaszczenie. No. Spoko. Bo ona jest na tą chyba, na Amarę. To ja mam Amarę, ale to na 8 levelu, więc bardzo to mi nie potrzebne. Mm-hmm. Nie, no to mogę ci przerobić na Zeina po prostu, na namaszczenie na Zeina, nie? No dobra, tu wszystko, idziemy na tego, na troje. Bo ja próbowałem kilkoma postaciami grać i najbardziej po prostu przypadł mi do gustu Zein. No i spoko. Ja gram tylko tym, Blackiem. W każdej z części grałem tylko jedną postacią. Okay. W jedynce to nie wiem ile mam tysięcy godzin, bo grałem jeszcze w jedynkę jak wyszła na GameSpy'u. Nie było jeszcze jej na Steamie. Tylko była na płytce i mam ją normalnie na półce i ona jest GameSpy'owa, nie? Także GameSpy już od wielu, wielu lat nie działa, więc nie da się praktycznie tam tych wszystkich rzeczy wbijać, nie? Na tej wersji. Niestety nie dało się jej przenieść na Steama. Tak, żeby te wszystkie godziny, że tak powiem, wybiegane, achievementy i tak dalej, żeby się przeniosły, trzeba od nowa wszystko robić. Słabo, bo jakby trochę na marne, bo znaczy, no rozumiesz co oni, że... No tak, nie przenieśli. Słabo jak nie widać. Znaczy, wersję mam już normalną GOTY i normalną GOTY Enhanced. Czyli normalną goty i nienormalną goty, czyli enhanced. Dobra, ja jestem gotowy jakby co. Na troje. Dobra. Troj. Kule strzela. Może nie będę mu tak mocno walił. Ty też trochę postrzelaj do niego. Chociaż dla zasady. No bo zobacz, ja jednego strzała robię i on nie ma... Jaka zabawa. Myślałem, że on będzie mi więcej bił. Nie, on dużo skacze, wiesz, i wali tymi kulami elementalami, nie? Ja tak sobie postrzelam delikatnie. Nie jest jakiś mega mocny. Wiesz, no podejdę jednego hita, dostanie ode mnie i padnie, no. Proszę bardzo. Nie ma gości. I coś dropnął fajnego. Ciekawe, co on dropnął. Jakiś... Okultist, ja widzę. Bo wiesz, ty widzisz co innego niż ja, nie? Ja mam okultista. I slidera. Granat. I całkiem fajne, całkiem. Okultist bardzo fajny, tak. Tylko jak ty masz tylko pod. Nie wiem, bo tak, ja mam. Bo jeszcze jedna rzecz jest. Jeśli ty masz tylko podstawkę, a ja mam reduksa, to ten reduks rozszerza drop rate u wszystkich bossów na praktycznie wszystkie bronie ze wszystkich części gry.
Więc jeśli wypadnie ci jakaś giwera, która nie jest z puli Troja i wyjdziesz z mojej gry, to albo ta giwera ci zniknie, albo ta giwera zamieni się na taką, którą będziesz mógł mieć, bo w reduksie dużo broni jest podmienionych na inne. Po prostu pomodowane są, oni modowali, znaczy nie to, że pomodowana broń, bo to nie jest ta sama broń. Po prostu jedną broń wycofali i zamienili, zrobili inną, nie? Fajniejszą. Dobra, idziemy do Wolta zobaczyć, bo tu nie byliśmy. No chyba nie pójdziemy. Czy idziemy? Idziemy. No. Mi się bardzo podoba, jak wygląda wnętrze skarbca. No mega, mega są to robione. Bardzo mi się też podoba. Jest coś fajnego. Nic nie ma, przynajmniej ja nie widzę żadnej legendarki. Nie wiem jak z twojej perspektywy. No to jest same, nawet jest jedna zwykła. Ja widzę tylko rzadkie i te fioletowe. Aha. A na którym poziomie bronie masz w skrzynkach? Na 39. Aha, no właśnie. Jeden rewolwer legendarny, ale i tak mam lepszy. No to widzisz. Dobra, to tak. To na kogo idziemy teraz? Nie wiem, i to obojętnie, jeśli ma być cztery. To na kogo uważasz? Żeby było szybko, żeby nie trzeba daleko do niego lecieć, nie? A to może polecimy sobie na Warkidy, na tego Crowleya. Bo tam z jednego Warkida wychodzą dwa i potem z tych dwóch wychodzą dwa. Czyli łącznie mamy cztery Warkidy do rozwalenia. Jak ja nienawidzę tych Warkidów. A spoko, zobaczymy ich szybko. Znaczy, to jakbyś miał dodatek, pełną wersję gry, to jest Hermi i Vermi. I oni są ogromni. Oni są tak, jak w dwójce był Vermi. O Jezu, nie to. Jak w dwójce był Vermiego się robiło, to tutaj jest jeszcze Hermi, nie? I Vermi razem. Ja się po prostu mam takie obrzydzenie do wszystkiego, co jest takie, wiesz, robalo podobne i tak dalej. Ja po prostu mnie brzydzi coś takiego. No to zamiast... idziemy ich rozwalić szybko. Oni są na hita generalnie wszyscy. A więc nie powinno być problemu. Samochodzik weź sobie. Albo może przeniesiesz się do mojego. Możesz się teleportować. Wiem. A ty jesteś, już się podłączyłeś do mapy, czy jeszcze nie? No tak, zapomniałem, że ty tak szybko nie ładuje ci się mapa tak szybko. Jestem już w grze, nie? Okej. Wedding invitation, ale to był wedding invitation. Ej, coś się stało z pojazdami, bo dziwnie się jedzie. Może laguje coś. Coś jeszcze tu lata. Ja to tych ptaszysk nie lubię. O, mam te challenge na Warkidę. Nie wiem, czy ten mod coś tam nie zmienia w pojazdach, bo aktualnie mój pojazd się zachowuje trochę... W sensie, że prowadzenie jest inne. Aha. Ale co, wolno chodzi? Szybko? Jakoś inaczej?
W sensie, że skelety ciężej wchodzą. Aha. Cześć. No zaraz wejdzie w balona. I wyjdą dwa. I te też wejdą w balona. I wyjdą dwa. Teraz będą cztery. Jeden. Drugi, trzeci. Jeszcze jeden. Ale się rozsypał jak pijata. Mówię szybko. Co tu mamy? Landing. Tak, dobrze walczyłeś, dobrze. Shredry Fire, landing. Nie wiem, czy ty widzisz, bo ty chyba nie widzisz tych samych giver co ja. O, donk jest. Ja widzę. Wreszcie. Ja widzę. Donki dwa są. Bo tu tak było, że ja musiałem podnieść, bo ty widzisz inne i ja widzę inne. I jak ja podniosę i wyrzucę, to wtedy ty będziesz widział te, które ja legendarki mam. To ja teraz je podniosę i ci wyrzucę. I ten, zobaczę, czy coś tu jeszcze nie jest, jakiś unik. Bo w tym, w Reduxie jest dużo unikalnych giver, które są innego koloru niż legendarne, a mają właściwości jak legendarne. I już ci wyrzucam to, co mi wypadło. To... Donki zostawię. Landing. I Shreddy Fire. To są landingi, to są SMG. Ja widzę. No, może ci się przyda. A mam tutaj u siebie jeszcze jednego SMG, jak chcesz. Hyperfocusa nie wiem, czy znasz. Nie potrzebuję. Nie potrzebujesz? O. I czemu ten landing masz będzie praktycznie nieskończoność amunicji? Może masz jakąś właściwość, która ci doładowuje? Aha. Bo ja mam tak w baczerze, że jak strzelam... Albo landingiem się nie strzela amunicją, tylko pieniędzmi. Dobra. A, czyli tracisz hajs. No. To nawet nie wiedziałem. Bullets are cheap, but not that cheap. Aha, okej, okay, dobra. To najwyżej sobie nie używam tej givery, ale Shredly Fire'a używałem, jest fajny. Okej. Okay. O, co to było? Jakaś wyrzutnia. Już tutaj go nie ma. Bierzesz coś jeszcze z tego, co wyrzuciłem, czy nie? Ja nie potrzebuję więcej. No dobra, to na kogo teraz? Znaczy, bo tutaj wiesz, to jest w większości nie na mój level, jeśli wiesz co chodzi. Ale to nie możesz ich włożyć? Do łapy? Się? Nie możesz ich włożyć do łapy, rozumiem? Musisz podbić poziom. No, tak. Aha. Dobra, no, to teraz jak... może pójdziemy tutaj na Conrad's Hold. Bo jest kawałek łażenia i tutaj będzie... I tutaj będzie bosik na środku, dwóch nawet. Jeden będzie w budynku, drugi będzie na zewnątrz. No i tam jest arena, możemy na arenę iść. O, a na arenę będzie fajnie. No. No ty chyba tą arenę możesz odwiedzić, wydaje mi się. To poczekam, aż się pojawisz. Link. Roided. Nic nie ma. Jesteś już, czy jeszcze nie macie? Jeszcze za chwilę. Dobra. Dobra, jestem już.
Zaraz wracam. To jeszcze nie, to już dziwę dla Libia wołała. Dobry. Tam swoim granatem dostałem, no tak. Ma pierdyknięcie tak i tak. Zasięg prawie jak snajper. Pizza? Dobra, jedziemy. Wróciłem. Okej. Okay. Tajemnica. Poli. Co to jest? A to tutaj, kurde, musimy jakiś przeciwnik. Tu jest skrzynka na górze. Wred. Snajpa, to snajpa się zawsze przyda. You there. How are your last breaths going? Zawisk. I tu na dole skrzynka też. A tu co zrobiło? Thank you, boy. O, Butcher! Aha, Butcher ognisty mi dropnął. Fajnie. O! Gratifying Tamper. Cholera. Co to jest? A, to tak strzela śmiesznie. No dobra. Malax Bane? Czy mi się wydaje? Malax Bane. No dobra, idziemy. Dalej. Tutaj to jest pierwszy bossik mini, ten na... co na górze wyłazi. O, tylko niech zejdzie. Żeby nie trzeba do niego włazić. To półka puszcza. Poczekaj, niech zeskoczy. No, Mongola dropnął i Fastbola. No to standard. Czy coś jeszcze? Dobra, i tutaj jeszcze jakaś dropnęła mi legendarka. A tutaj Kirul jest. Kirula znasz? Ja nie używam akurat, ale to też jest mocna. O, to się przyda. Petarda. Już ci daję. No co tu jeszcze mi dropnęło wcześniej? Mogę ci dropnąć to. Zobacz sobie, czy coś chcesz z tego. Ja sobie przejrzę, co tutaj powypadało. No, jestem ciekaw. Co? Bo ja ten helikopter zaraz odleci. Aż tak nie, uwierz mi, bywa głośniejsza. Idziemy dalej? No. Ej, Wiktoria, powiem ci tak, że wydaje ci się teraz
głośna, ale jestem przyzwyczajony do tego, że jest jeszcze głośniejsza, więc teraz wydaje się cicha. Masakra. Nowe gwiazdy. Dobra. Splash damage, jeden strzał, pięć upadło. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tutaj, przy maszynie. A, dobra. Dobra, dobra. Kupiłem tarczę. Lepiej kupujesz tarczę? No mówiłem taką, bo przez długi czas mi nie wypadła żadna taka i musiałem sobie uaktualnić. No dlatego pytałem, czy chcesz na coś iść, żeby wydropić jakąś fajną tarczę. Możemy iść na kogoś, kto ci wyrzuci jakąś fajną tarczę dla ciebie dobrą. Ja nie wiem, jakie są... Ja nie wiem, jakie są tarcze dobre dla Zeina, ale mogę coś tam... Możemy iść na kogoś. Bo Zeina ma coś takiego perka, że jakby im wyższy masz poziom tarczy, tym szybciej ci się te perki jakby, tym szybciej ci się te skille ładują, wiesz co chodzi. I w przypadku Zeina im więcej tarczy, tym lepiej. A, jeszcze mam takiego moda tutaj, że jak strzelisz do skrzynki, to ona się otwiera. Nie musisz podchodzić, tylko z daleka możesz strzelić i zobaczyć, czy jest legendarka, czy nie. Dobra. A gdzie ty jesteś w ogóle? To jest takie małe coś, co wygląda jak... Co, jak, ale jak podchodzę, to jest... Praktyca, nie wiem, o co chodzi. Gdzie ty? A, tam. Miniaturowa. No bo może jest rakietnica. No tak, tutaj jest ten pattern red, to jest rakietnica. Zobaczę, jak to działa. Legenda. Nothingness. Nothingness. Znasz taką giwerę Nothingness? Gdzie to mi wypadło? Znaczy ja było za bardzo, po nazwach to nie kojarzę. No to zobacz. To mi wypadło teraz. Ma dwa elementale. Nie wiem, czy ty widzisz to w ogóle. A chyba widzisz, bo masz tak samo jak ja ten. Tak, o, tylko że jak ja na przykład jest jakaś broń, że z DLC, to ja wtedy nie mogę jej podnieść, bo mam, że potrzebuję tego DLC, nie? No tak, tak. No to czyli ona nie jest z podstawki. Dobrze, to idziemy dalej. Na windę, do góry. Czekam. Już? Możemy lecieć? Aha. No to lecimy. Już czekają na nas na górze, zobacz. Nara. O! Redline w tej. Giblu. A tu Riko. Tu nic. A tu na górę idziesz? Do skrzynki? Czy nie idziesz? Czy wiesz? Tu jest skrzynka. Ale ja nic nie mam. Zieloną mam. Ale może dla ciebie będzie więcej. Jakaś ta... Jak ty... Jak tobie... Nie wiem. Tutaj!
Biało. A, to ja mam zielone. No dobra, to dalej. Patrzę jeszcze tu, czy jakieś uniki nie wypadły. Peacemonger. Peacemongera pewnie też nie możesz dotknąć. No to skaczemy do sklepu. Dwa jump, pamiętaj, że dwa skoki masz. Podwójny skok jest. Ja wiem, ja już to odkryłem. I tak to dziwnie wygląda, jak tak bez animacji się podskakuje. Tak, tak. Tak je zrobili. Bez animacji. Skrzynka tu jest. Też nic nie ma, cholercie. No i dobra. Idziemy na Warkida znowu. Ale ten będzie leszczem. No i już porobiono. I co tu dropnęło z niego? Flaker i Bateram. Nie zabiłem go? A to dziwnie. Co tu jeszcze leży? Puma. Trigger Happy Arm. Z kim ty się jeszcze młody bijesz? O, to mi się przyda. A co tam masz? Coś fajnego dropnęło? To ten class mod do Zayda. A, no to super. Ja coś miałem do Zayna, tylko że nie przy sobie mam w banku. To jak pójdziemy, to ten, do sanktuarium, to przypomnij mi to ten, to wyjmę parę rzeczy, to ci dam. Może ci się przydadzą. To co, idziemy na arenę? Tak jest. To dam. Slaughtershaft. Tu będzie masakra. Tutaj na koniec u Tytana wypada albo Shreddy Fire, albo Butcher. Taką ma pulę. Butcher to shotgun. Najlepszy chyba w grze. A, to jest taki shotgun, który strzela jak maszynówka. Tak, 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 tak. O, Porcelain Pine Bomb właśnie mi wyskoczyło. Nie wiem, czy znasz ten granat. Zaraz ci go rzucę. Ale kiedy... Butcher to jest najlepszy, bo jeszcze jak ja Butchera używam. Ja używam, mam przy sobie nawet. Do tego, no. To po prostu mi się podoba to, że jakby amunicję pomoże, jakby jest... Tak, jak jest ona wraca, sensu, to, tak, że on zwraca amunicję, tak, to prawda. No i gdzie ten Porcelainus? Kupiłem go i go nie widzę. Dziwne. No jest pusto w sklepie. To go kupiłem. I nie mam go w plecach. Albo ślepy jestem po prostu. O, teraz jest, dobra. Okej, gdzie jesteś? A, tu. Znasz ten granat? Ja go bardzo często używam. Czekaj, bo mam dużo rzeczy, muszę poprzewijać. Jest masakryczny. Znasz go? Kojarzę, ale ja mam... Nie wiem, ubiję. No jak chcesz, to bierz. Mam granat, który bije ponad 100 tysięcy, więc ja aktualnie używam raczej. Co to jest 100 tysięcy? Ja mam granat, który wali milion. Nie, czekaj. Czyli trzy to... Jak chcesz duże... Nie, faktycznie milion. Faktycznie milion. No, fastball wali milion. No właśnie mam fastballa. No to jest... Ale ja używam Hunter Seekera. Godrola, bo Hunter Seeker mi nabija bardzo szybko tego staka
bo mam stack bota class moda i bardzo szybko mi stackuje i mam bardzo duży damage dzięki temu. Dobra, uzupełniona amunicja i możemy wbijać. Idziemy? No to już. I co, nie włączyło się? A czemu jest locked? No wszyscy playerzy są, jesteś przecież. Nie rozumiem, o co chodzi. Czy ty musisz iść do gościa zatwierdzić ten? Misję? Zobaczę. Bo nie mogę włączyć tego. Dziwne, że nie załapało od razu. A, może tak jest. Już? Wbiło mi chyba. Zaznaczyłem. No to tak, już jest. Dobra. Właśnie. Let's fix it. Będzie dużo gratów. Już, no już widzę. Złote czaszki, bum. O, to ty masz tego, widzę. Tu będzie masakryczna ilość tych legendarek. Ja mam Schlutera 5000. Ty, kurwa. Heartbreaker? Bana, bana. Powoli jestem powalony. To wołaj szybko, bo ja mogę nie widzieć. Kurde. Jak cię powalą, to mów. Level up. No, szybko przybustujesz. Jakby z tego moment tego, że kiedy zaczynaliśmy, to ja miałem level 37. A teraz? 46. No to jedna, do piątej w tej dojdziesz, będziemy 72. Daddy Goliath. Leszcze. Bo legendarne chyba są dobre, że znaczy na minimapie. No są, tak. Malak z Bane. Poli. Wedding Invitation. Dużo będzie Wedding Invitation, bo są z tych serduszek. One wypadają często. Lotus. Frequency. To co? Zaczynaj! Tak
kurde. Bo chyba, już... że... Okej, chyba, że chcesz coś jeszcze po... Heartbreaker. Teraz muszę posprzątać trochę w plecaku, bo niektóre rzeczy to w ogóle nie potrzebuję. A ja noszę niepotrzebnie. It's time to fight! Dobra. Nie. O, ogr. Vicious ogr. Biegam za pieskiem moim. On ten. Widziałem. Skąd tego nie widziałem. Tam serduszka jakieś widzę lata. Tu się coś dzieje. Lotus. Revenator. Lumycz. O, wyłazi mi tu ktoś. Uznano. To mi się słabo. O, umarłem. Kurna, nie zdążyłem. Woła jak cię powalą. Jezu. Bo tu jest taki pierdzielnik, że tu nie widać co się dzieje. A ja nie zawsze zobaczę. Możesz wejść czy nie? Na arenę? No. Nie mogę wejść. Czyli muszę skończyć, bo inaczej nie wejdziesz. Czy wejdziesz? Spróbuję tędy. Dobra, jestem. No. A jest. A dobra, to jest ten chwilę. Jak? I w tym momencie, kiedy już nawet jestem na, jakby na trybunach, że ja nie walczę, i tak zostałem powalony. Jak? I co, ty możesz wejść czy nie możesz? Bo nie wiem w końcu. No nie mogę wejść. No ja mam otwartą arenę teraz. Gdzie ty jesteś? Dobra, jednak mogę, wcześniej nie mogę. No musisz poczekać do końca tury. Jak się turę drzwi otworzą, to będziesz mógł wejść. A, spoko.
Patrzę, co tu wydropiło. To chyba ja wrzuciłem. Ogr, Rogue, Chip Tips. Tutaj jest fajny ten SMG Chip Tips. Tu. Wedding. Beka znowu. Breeder. No, może nic nie ma. Przypaliłem się dupę. Dobra, to co, odpalamy następną turę? Jedziemy. A musisz ten, zatwierdzić. U gościa chyba. Może ja muszę? Nie, ja nie muszę. Musisz do gościa iść tam. A nie, dobra. Dobra, livestream daje radę. Co? Bo ja mam tego perka livestream. Aha. To... Nie? I to bardzo dużo też daje. Okej. Jakieś rakiety do mnie ostro lecą. Leżę. Gdzie ty jesteś? Nie leżysz, biegasz. No podniosłeś się. Bo czasem jest tak, że ja leżę. No i da się podnieść, wiadomo. Bo wtedy zabijesz przeciwnika i na przykład wtedy zbiję level. Aha. Wtedy wstaję. Bo teraz znowu leżę do szkurwy. No i za późno. Ten jaki mocarz, kurde. Duży skurczybyk. Iceberger. Kulki ze strzelam. Szybciej mogę, szybciej. Ja.
it seems. Ty wszedłeś, czy nie wszedłeś jeszcze? Czyli się, bo też są zamknięte ludzie. Czyli musi się tura skończyć znowu. Runda trzecia. Otworzyły się. Tu się nie zmieniło, widzę. Dobra, jestem. Pooglądaj sobie, co tam... Co tam leży, może coś chcesz sobie podnieść. Bo jak będą latać jak wariaty, to już nie będzie możliwości. To jest... mamy trzy... Survive 3. Infinity. Co? Infinity. No to bierz. Jak ci pasuje. Garcia. Uwielbiał Infinity. No proszę bardzo. To Lucian Skoll leży też fajna Givera. Tutaj Garcia leży też super Givera. Trzeba poprzeglądać, co tu dropnęło. Breedera to już widziałem. Becker też, tutaj coś. Hyperfocus, a to chyba ja wyrzuciłem, nie wiem. Wedding Invitation, Poli. Na środku tu na górze coś jest, nie wiem. Tutaj coś jeszcze było, więc poglądałem, co to jest. Chalice, też fajna Givera. Tutaj trochę leży czegoś. Trevonator, Plumage, Dancing Rod. Retus. Poli. Nic. Poli. Magnificent. Scoville. I skórka. No dobra, odpalaj następną. Dobra. No co, nie mogę znowu się ślizgać, nie? Teraz inaczej wygląda. W locie. Ty żyjesz? Jestem. No nie. Bo nic nie mówisz, nie wiem, czy żyjesz, czy nie. Nukem. Magnificent. Dwie rzeczy z niej wypadły, cholera. Chip Tips i Night Flyer. Leżę. Ja też. Wstałeś? Wstałem. Dobra. Snowshot. To ty tam latasz, ty tu stoisz, no, muszę ogarnąć, który to ten twój jest, żeby cię nie rozwalać. Bo jak walnę tą swoją kulkę i strzelę tego splash damage'a, to ty też padniesz. Omen. Ile mam miejsca, bo tak zbieram, o cholera, 94.
Ile masz miejsc w plecaku? Masz 100? No nie za... Będę musiał potem wrócić do sanktuarium i sobie zwiększyć, bo mam tylko 25. Bo jak mam reduksa, to ja mam 100. I nie wiem, czy tobie się też powiększyła, czy nie, przez to, że jesteś podłączony do mojej gry. No jestem już. Musisz nacisnąć guziczek. Tips. No przecież nacisnąłem. A to najpierw ty musisz tu stać, potem ja. Garcia. Gdzie te gałgany wyłażą? Słyszę te gówno marne. A to ty tu stoisz, dobra. Pisam, kto tu jest? Leżę. Gdzie jesteś? O dobra, nieważne. Tu wyłażę gdzieś. First. Omen. Czekaj. Bo ci akurat zobaczyłem, że leżysz. A już prawie mam level 60. No i pięknie, ładnie podbite. Ja, to moment, kiedy prawie dwukrotnie sobie level zwiększyłem. No i super. Za mną ktoś jest. Młody gość tu gryzie. Zagłas. A to ty. Dobra. Kurna. Kurna, nie mam jak się podnieść. Dobra, gdzie ty jesteś?
Wypadł właśnie przez kolą. Dla Juda, dobrze. Jestem stary. Co? Bo jakby gra, jeśli ma być 4, to już mi się trochę spać chce, więc jakby, rozumiesz? Rozumiem. To się będę kończył. Dobra. Do miłej gry. No to dzięki, na razie. A jest Ydrenalów, dobra. Co tam ty tam dropnął? Shady Fire'a. No dobra. Mati wyszedł. No to trochę pograliśmy. Jakaś partyjka jest, będzie na kanał. Ready Fire'a mogę wziąć. Pewnie tak do wyrzucenia. Teraz nie można wrócić. O, jakaś skórka, właśnie. Weź teraz przejrzyj wszystko. No sakret, ja mam 5. Ile mam miejsca? Nie mam w ogóle. Falcon. No coś mogę wyrzucić. Oltridian? Nie, no chyba nie. Być może. Dawno nie widziałem Oltridianu. Hydrafrost. No i co ja na przykład mam? Oltridiana nie mam, to już mam. Jedno miejsce się dzwoniło, bo dwa Nightflyery wywaliłem. Aha. Dobra. Przejrzymy sobie Breeder. Jaka to była? Hyperfocus. To są... Ej, przejrzę, bo to nie wiem, czy wszystkie są moje, które ja rzuciłem. Chyba tak. O, ogra wezmę. Ups, ja. Magnificent Eagle. Nie obraziłbym się, jakby była jakaś skórka nowa, której nie mam. Albo główka, albo coś. Ale weź to znajdź w tym gąszczu. Double Downer. Tak, tarczy. No. Muszę skończyć.
Garcia. Sage. Jackal. Melt masz raty, ten mały. Wiem o co chodzi. Dobra, chyba nie ma co tu szukać więcej. Okultist. Ja mam okultistę, nie? No właśnie. Ale to jaki to jest okultist? No gorszy od mojego. O, jak przylagowało. Ale lag. Strzela mi dopiero. Śmieszny. No dobra. To chyba wszystko. Śmieszny szybko biega. No, dzięki mojej tarczy. Dodatkiem. Dobra, to co? Zamykamy. They had their chance at glory, and I don't think they would have traded for all the iridium on the planet. It's too bad none of them took you down, but there's always next go around. Here's your prize money, player. 600,000, dziękuję. Przyda się. Odświeżymy się sklepik, to obejrzyjmy. Jumping, jumping, bounce. Nie? Trzy te. Odbija się. Niby podobna, ale tak nie. Nie takie same. Proszę, jak się dużo nie różnił. Nie, nic nie. No to wszystko. Co tam coś? Co tu robisz? Co się to podasz? Ale. Młody. Jedziemy do domu. Co tu mi się pojawi? No i godzinka 12, drugi fajny, drugi materiał. I've missed you, boy. Będzie na jutro. Nie mogę iść, bo mam stówę. No dobra. To tyle. Chociaż jeszcze pójdę, zobaczę. Może coś będzie włączać. Chyba nic nie będzie. Nie. No dobra. To by było na tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Cześć, szukałam. Zobaczymy samym razem.